Jeszcze niedawno myślałem, że problem z wydawaniem pieniędzy jest taki, że po prostu ich nie ma, żeby móc je wydać. Ale lektura badań utwierdziła mnie w przekonaniu, że istnieje coś takiego, co nazywamy bólem płacenia. A ty, co czujesz, kiedy wydajesz pieniądze? Ból? Radość? Smutek? Satysfakcję? A może frustrację? Co tak naprawdę towarzyszy nam przy wydawaniu pieniędzy? Zauważcie, że za każdym razem, kiedy wydajemy pieniądze, towarzyszą temu jakieś uczucia. Czasami jest to uczucie satysfakcji, kiedy wydaliśmy na coś, co uznajemy za mądry wydatek. Czasami jest to uczucie smutku, albo frustracji, kiedy wydaliśmy na coś, co jest niepotrzebne. Czasami jest to radość, na przykład z tego powodu, że to, co kupiliśmy, przyniosło nam jakieś spełnienie. A czasami jest to smutek, że wydaliśmy za dużo, a mogliśmy kupić taniej. No i oczywiście, co jeszcze do tego, wielka satysfakcja konsumenta dyskontu, kiedy kupimy trzy masła w cenie dwóch. Już ponad 30 lat temu naukowcy zauważyli, że kiedy wydajemy pieniądze, aktywizuje się ta część mózgu, która odpowiada za zapis, reakcję na ból. Stąd, dzięki ekonomistom behawioralnym, mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co nazywamy bólem płacenia. Ból płacenia, czyli takie napięcie, dyskomfort, który odczuwamy wtedy, kiedy wydajemy pieniądze. Co ciekawe, ból płacenia nie jest powiązany z wysokością wydatku. No, czyli generalnie możemy go odczuwać zarówno wtedy, kiedy płacimy mało, jak i dużo. I ból płacenia też nie jest zależny od tego, czy uznajemy ten wydatek za dobry czy zły. Natura bólu płacenia polega na tym, że my oddzielamy się od czegoś, co posiadamy. W tym przypadku chodzi o oddzielenie siebie od kasy, którą posiadaliśmy. Oddajemy coś. W naszym myśleniu dominuje przekonanie, że to jednak jest pozbycie się czegoś, strata. Nawet jeżeli w zamian otrzymujemy coś, co jest bardzo, bardzo korzystne. Żeby było jasne, to nie jest tak, że ból płacenia dotyczy tylko tych, którzy są skąpcami. Oczywiście, skąpcy czują ból płacenia silniej niż ci, którzy skąpcami nie są. Ale co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, ale zgodnie z tym, jak oszacowano w badaniach naukowych, częściej w życiu możemy spotkać kogoś, kto jest skąpcem niż rozrzutnikiem. Około 1/4 populacji świata to ludzie, którzy są do bólu oszczędni, gospodarni. Powodem tego, że często ograniczamy wydatki, jest fakt, że większość z nas w dorosłym życiu będzie miała takie doświadczenie, kiedy rzeczywiście każdy wydany pieniądz będzie musiało oglądać 2-3 razy. No właśnie, ale z tym oglądaniem pieniędzy jest nam dzisiaj trudno, bo coraz częściej przechodzimy na gospodarkę, w której kompletnie nie mamy do czynienia z gotówką. Przechodzimy na płatności bezgotówkowe. Cashless economy. To jest bardzo popularny termin, ale wcale nie nowy. Konsekwencją stosowania płatności elektronicznych jest to, tak pokazują badania, że mniej cierpimy, w cudzysłowie, kiedy wydajemy pieniądze. Mniej cierpimy, kiedy wydajemy pieniądze. To znaczy, nie widzę fizycznie tych pieniędzy, które przechodzą z ręki do ręki. Nie dotykam ich w momencie, kiedy podaję. Mało tego, nie wiem dokładnie, ile wydałem w ciągu całego miesiąca i wydaję więcej. Badania, które przeprowadzono na przykład Warwick Business School, pokazały nam, że na 260 tysiące konsumentów, żeby było jasne, to było olbrzymie badanie. Badanie to pokazało, że ludzie, którzy nie stosują gotówki, wydają znacznie więcej niż ci, którzy stosują płatność gotówkową. Stąd
coś, co może wydawać się powrotem do przeszłości. Dzisiaj pojawia się taki ruch, może ruch to za dużo powiedziane, praktyka, która ma służyć oszczędzaniu, która ma służyć właśnie dobremu gospodarowaniu pieniędzmi, która polega na tym, że konsumenci zaczynają wyciągać pieniądze z bankomatu, wyciągać ze ściany, a potem płacić fizycznie za każdy towar, który kupują. Czyli na przykład, jeżeli lubię kupować kawę w jakimś określonym firmie i powiedzmy, że płacę 20 zł, to w momencie, kiedy te 20 zł przekażę przy kasie, ten ból związany z wydawaniem tych pieniędzy będzie większy niż wtedy, kiedy po prostu piknę przy pomocy karty albo, nie daj Boże, jeszcze szybciej przy pomocy telefonu. Okazuje się, że płatności telefoniczne są tymi płatnościami, które wywołują najmniejszy ból. Czyli to, na co chcę zwrócić uwagę, przechodzenie do gospodarki opartej na płatnościach elektronicznych sprawia, że tak naprawdę ból płacenia, ból wydawania pieniędzy nam się zmniejsza. Wracając do tej techniki wydawania pieniędzy, wydawania gotówki, przechodzenia na wydawanie gotówki, pojawiło się takie pojęcie jak cash stuffing. Cash stuffing oznacza mniej więcej tyle, że osoby, które praktykują ten sposób wydawania pieniędzy, na początku miesiąca, w momencie, kiedy otrzymują wypłatę, wkładają określone sumy pieniędzy do kopert z konkretnym przeznaczeniem. Czyli na przykład mamy kopertę na książki, u mnie byłaby duża koperta, na jedzenie, na transport, na paliwo, na leczenie, na leki, na rzeczy, które są nieprzewidziane i tak dalej. W skrajnych przypadkach tych kopert może być nawet 30. Efekt? Efekt jest taki, że nie przekraczamy budżetu przeznaczonego na określony rodzaj wydatków i zwykle oszczędzamy pieniądze. No ale uzyskujemy ten efekt, i to jest dla mnie najważniejsze, dzięki psychologicznemu mechanizmowi bólu płacenia. Wykorzystujemy ból płacenia do tego, żeby osiągnąć jakiś pozytywny, oczekiwany dla nas skutek. Ciekawe dla mnie jest to, że mogę wykorzystać mechanizm psychologiczny w mojej głowie do tego, żeby zmniejszyć wielkość wydatków. Zauważcie, to jest naprawdę fajna rzecz. Wydaje się naprawdę fajna rzecz, bo kiedy płacę kartą, rzeczywiście nie pamiętam, ile wydałem. Płacę kartą, nie widzę tych pieniędzy, które przepływają. Płacę kartą, jestem trochę jak takie dziecko, które mówi o tym, że wyciągam pieniądze ze ściany. Płacę kartą, więc nie mam świadomości tego, ile tych pieniędzy do końca przepływa. Ta świadomość wraca zwykle w momencie, kiedy muszę rozliczyć kartę i zapłacić za to wszystko, co wydałem. I wtedy sobie uświadamiam, że te małe zakupy, które nawet nie wymagają potwierdzenia PIN-em, tak naprawdę sprawiły, że wydałem dużo pieniędzy. Na koniec coś, co może wielu z Was zainteresować. Mnie zainteresowało. Okazuje się, że kiedy porównamy skąpców, jak i tych, którzy są rozrzutni, pod kątem tego, jak bardzo zadowoleni są z wydawania pieniędzy, to co się okaże? Że jedni i drudzy nie są zadowoleni. Jedni i drudzy myślą o tym, że mogliby wydawać pieniądze lepiej i czerpać z tych pieniędzy więcej satysfakcji. I z tym Was dzisiaj zostawiam.